witam was serdecznie. Chris Rolnik opowiada, znowu został zdegradowany do najlepszego ciągnika, jakim jest Ursus. To Ursus ciągnie z tyłu, a Ursus to jest Ursus. Na warsztacie zostałem, dlatego że koło się zablokowało w przyczepie i hamulec trzymał. Musiałem to ogarnąć. Kombajnista dzwoni, zbiornik pełny. Reszta pojechała do skupu, usknęła oczywiście. Ja tu pędzę. Hamulce mam zrobione, wszystko mam zrobione. Także bez obawy tutaj lecę na Świdnicę. Bo tam już kombajnista usknął na górze. No i Delicao mówi, że ma 25-6% wilgotności, czyli bardzo fajnie. A tym bardziej, że wczoraj tam padał dosyć mocny deszcz, tego co mi wiadomo. Także zobaczymy, jak to tam wyjdzie. Jakieś ciężarówki też już są w drodze. No i praktycznie, no można powiedzieć, się piękna, słoneczna sobota. Jakoś tu się może chociaż uda. Może nie wszystko, ale jakąś część uda się tej Świdnicy nagryć, także ewentualnie będziemy sobie kończyć w niedzielę. No chyba, że się nie będziecie wysypać, to będziemy kończyć w poniedziałek. Teraz jeszcze nic nie jest pewne. Euforia pięknie rośnie. Trochę tego deszczyku pozieleniło się na polu. Także tu już plantacja zniknęła. Tam też daleko, daleko euforia, który jest graczny. Kto nie ogląda, to wie, że jego miało nie być. Chris grzeje świnią. Chłodnice wyczyszczone. Wszystko udało się ogarnąć. Także lecę, zaraz zadzwonię, bo jeszcze może się póki nie wieje, ogarnę drona jeszcze, jakiś film może z drona nagramy tam na Świdnicy dla was, bo to jest kocioł. Po prostu ja wczoraj miałem ze 100 parę telefonów od wszystkich, od traktorzystów, od kombajnistów, po ciężarówek, że się zepsuło, coś tam się stało, nie dojechał, awarie. To jest po prostu, powiem wam, masakra, żeby ogarnąć w ciągu 3 dni jakieś tam hektary i to wszystko ułożyć, jedną całość, kiedy ze skupu pracują do 15-16, to wszystko jest pozamykane, także jest... Ja nie wiem, jak się nazywa, normalnie jak mam po tej akcji kukurydza, to ja będę spał 3 dni, bo dzisiaj znowu tylko spałem 5 godzin. A, zobaczcie, co to stoi! Grzegorz! Grzegorz mi tu pomachał, też czeka na jakiś tam zbiór. No zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. To ja was tu pozdrawiam, odpalam na główną i lecę. Do usłyszenia.